Nawet do panoramy może nie dać już tego sprzętu lubelskiego. Jak to sobie wydaje? Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Dobry. Dzień dobry. A, po kolei przywitać. Coś innego. Którego ja pan? Pan Leon jest. Tak? Długopis, czy za kotaro, czy tam dalej. Ale. A, tam za kotaro. Nie mam długopisu. Jest tam na stoliku. Tam leży, nie, tam otwarto. Na całego. Zaraz. Bo żadnego. Tam gdzie indziej i tam mają głosowanie. U nas są zameldowani na stałe. U nas. Ale głosować będą gdzie indziej. Tak. To wszystko. Tak jest. A kto bez śniadania, to iść na śniadanie. No. Do widzenia. Witam komisję w osobach. Dzień dobry. Witam komisję w osobach. Ja idę tam, w tamtym kierunku. Jak włosy się podczas to odkręcę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamera. To ja się Thank you.
Panie, bo pan zastrzeli. To nie boli. Dobry. Podsłuch jest? Pani Jolu? Proszę bardzo. Wiesz, jak tutaj jest, nie? Ja? Wczoraj ten zjadek jest kredyt.
Znany już od treścią. No gdzie się bierze? Dobra, dobra. Ciemność. Ja powinien wręczać. Ja zakładam na zapadę. Czy pan tego do okulary? Brał sobie na łodzi. Proszę za kotarę. Za kotarę. Mam, proszę za kotarę. Co? Nie bardzo? Nie bardzo. Nie bardzo. Nie wiem, jak się mina. Proszę uprzejmie. Państwo wiedzą, jak głosować. Proszę bardzo za kotarę. Tam są długopisy. Wyjątkowy dzień dzisiaj na listopad. Tak. Specjalnie, żeby było. Tak. Każdy mogliście było, potem się przejeżdżą, ucieśnili. No i panie wyjdą w kinie. Nie. Bartoszek chciałem powiedzieć. Na Bartoszek z nie wiem, gdzie to jest. Bać. Ciekawe, pierwsze wyniki powinny być koło jutra już, prawda? No, a dzisiaj jakoś taką ankietę prowadzą i o 20 będzie tak, już, znaczy, wynik tej ankiety. Tak, ludzie by to pytali przed lokalami, to jakieś wylosowane lokale, co 20 będą pytać. Na kogo głosować, no tylko on tam nie wiadomo. No ale jak ankieta, no i mowa, no to każdy raczej jeszcze powinien powiedzieć. No, jak już u nas jest. Dobra, tak. No to pasuje. Ale naprawdę był bardzo. Tak, tak. Jest, tak. No już 50% dochodzi. Tak, powiem się. Dzień dobry. Pora mi się bardzo pięknie, troszkę, ale... U nas są ludzie z dyscyplinowa. Zaangażowani ze społeczności. To, że trzeba prezydenta wybrać. No bo i w zeszłym razem to była największa frekwencja. U nas, tak. Nie. Bolało? O, jakie pustki.
niespodzianek, jakby tak się zobaczymy. Nie? No i o to chodzi. Na starsze lata przyjadą do mnie. A w telewizji. Też się trafiło, nie? Ale tak, ale wspaniale. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, wszyscy są filmowani? W telewizji pani. Proszę, jeszcze tego nie było. Po 20 oglądasz. Aby to brakowało jeszcze. Ja mówię, kości wyprostowali chybosy. Prawie i Bosmolica. Jakiego z kosturym trzeba, nie 8 razy. Mam się za rzeczny Jan. Byłem w komisji przewodniczącym w 1947 roku. Wtedy obwód w Kiełczewicach liczył głosujących ponad 2000. 1860 głosowało. To było na 3 razy tak. To był referendum, a wtedy było PSL trójki, PSL zarządem, a czwórki PSL, to znaczy na Mikołajczyka. No wtedy górę wzięły trójki. Znaczy Mikołajczyk tutaj u nas przegrał. Nie wygrał. No, nie wie pani. No i głosyśmy za 2 dni, bo była to zima, w styczniu. Za głosyśmy odwieźli do Lublina. Podwozili nas, zawieźli. Na tym się skończyło. Ale inaczej każdy myślał, że inaczej przebieg będzie miała ta egzystencja rządowa, egzystencja ludności, jaka później okazała się, że była inna trochę. Gorzej było. Było na szczęście źle, jak za Biruta. Za Gomułki się poprawiło. Dużo się poprawiło. Za Gomułki to można było powiedzieć, że lepiej było, jak za teraz obecnie za tego Gierka. Tylko za Gierka to kombinator miał dobre życie. A kto chciał pracować, to kiepsko stał za Gierka, bo Gierek dawał pieniądze, czyli kto tam był upoważniony do dawania na zespół, na kombinatoru, na hodowlę, na różne specjalizacje, mógł zyskać pieniądze, a te pieniądze nikt nie kontrolował, na co kto tam pożyczył, pojął. No a teraz to też się popsuło się egzystencja w ogóle gospodarstwa. Zbyć trudno, ceny są oczywiście nieporównane z nabyciem artykułów do gospodarstwa, jak również sprzedaż produktów rolnych. Produkty rolne są niespółmiernie zaniżone według maszyn, według artykułów takich, co potrzebne w rolnictwie i dla w ogóle ludności. Czy to odzież, czy to but, czy to inne. A jak teraz będzie, to trudno powiedzieć. Mamy dużo, co obiecuję, a zawsze obiecane. Uważam, że kto dużo mówi, to mało robi. Komisja musi być poważna. To się uważa się losy. A wiedzieliście, kiedy przyjdzie. Tak. Tylko nie będę się grał mi zemów, bardzo nie było widać. A pan celuje na mnie specjalnie. Do widzenia. O, w całości nie, bo na jednej części siedzisz, nie będzie widać. Na mowie. Nie wiedział kto też. Że na tym na wideo będzie na tym. I na takim miejscu tak jak powinno być. Tak. Bo powiedzę, że ja sama też do siebie. Tak, bez pretensji. Tak, proszę bardzo. Zaraz gorzej to ma, to miejsce jak dać resztę ludzi, nie? Tak. 115.
Stanisław i Barbara. No to zrobić, panie dyrektorze, tę kawę. Chorego się pytają. Tak słyszałem, prawda? Nie tak, ja. Wiecie. No jasne, ja może prędzej go... Pójdźcie. Różnie. Może tak, tak. Chodź już z nami. No proszę, no. No nie, proszę. Aha. Ty byśmy kanapki, mamy herbatkę. Tak. To jeszcze trzy w sumie komisje zostało. To coś za późno, żeście wyruszyli w ten teren. A my też komisji jesteśmy. A pani jeszcze komisji chyba... w Piotrowicach oboje jesteśmy. Tylko ale chyba i wytypowali na męża zaufanie. Tak, ale... To myśmy też umieli taki, taką nawałnicę sobie pani w Kartejczyk. No
Proszę. Nie wziąłem dokumentów. Szkole. Nie chcę wam zrozumieć, bo się zarazem tego dokumentów. Proszę bardzo. Wymówować, podglądać, co w pani myśli. Ma akredytację. Proszę. Ma akredytację. Tam będzie taki czarny pas. Nie. Tu na dole. Na drugiej stronie. Tu. Anna Wiesława, Marcin, córka. Tak, ta sama. Dobry wieczór. Zaprosimy Inek. Jest z dowodem w miarę możliwości. Tak? A to mnie coś nie zna, ale jak trzeba, to znam. A jak w domu mam. Też numer dwa. A ja bym to tak jeszcze trzy dostać. Nie można. Nie można. Wybory są bezpośrednie. Pan tylko za ciebie dzisiaj może. No to żona jest tam, gdzie chciała. To się nie ma co chować. I pan nadaje. Tak. Kółeczko. Jeszcze krzyżyczka. Nie pasuje, bo jest taka tylko zakopać. Pix, to nie przejdzie. A tam na tej chcesz zobaczyć, jakie to ma być? No, to jest taka ciągle, po prawej stronie nazwiska. Krateczka czy nazwiska. Dobra. Dobra, dziękujemy. Grzegorz Żona, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 na Słońca. Na godzinę 17 frekwencja wyborcza w naszym punkcie wynosi około 50%. Jest
do których nie chciałem tylko jakiś taki Nie ma jeszcze 60, dlatego że tak, paczkę, gdzie było 450. No ja co powiem. Stefan Poręba, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej numer 1 w Żabiej Woli. I króciutko może o tym, kto głosował dzisiaj. Mamy w tej chwili za 15:18, czyli około 2 godzin przed końcem wyborów. W przeważającej liczbie to byli ludzie dorośli. I tak nawet spoglądając tutaj na spisy wyborców, to tak jak my wybierając na tej karcie, prawie wszyscy akurat dorośli zapisani już wzięli udział w głosowaniu. Troszkę można mieć pretensje do młodzieży, z naszego technikum nawet, bo tam jest dużo okienek. W sumie, licząc po niewykorzystanych kartach, to jest około 50% w tej chwili. Myślę, że to się już nie zmieni. I co można jeszcze powiedzieć, że wyborcy są w zasadzie zdecydowani. Nie zastanawiają się, są zdecydowani, wiedzą, na kogo głosują, znają sposób. Nikt nie pytał. Zobaczymy później, jak to wygląda na kartach. Co jeszcze? Nie podglądaliśmy, na kogo głosowali, także tego jeszcze nie powiemy. No zapomniałem, co miałem jeszcze powiedzieć. No, więc sobie już przypomniałem, co chciałem powiedzieć. Chciałem zrobić wywiad z panią, która się wcześniej wymigała. Bo ciekawe byłoby porównanie tych wyborów do poprzednich. Ja niestety jestem pierwszy raz i nie mogę tego zrobić, więc prosiłbym tego. No więc obecne wybory na naszym terenie przebiegają w identyczny sposób jak wybory poprzednie. Co do osób głosujących, no to tak samo jak w latach ubiegłych, tak samo i w tym roku jest większa ilość osób starszych, mniej młodzieży. Co do godzin głosowania, no to wiadomo, zawsze godziny po mszach świętych. Więc wtedy tak, przed daną mszą świętą i po danej mszy świętej jest oblężenie, dużo osób przychodzi. Natomiast w tych godzinach takich wolnych jest bardzo mało osób, przychodzą pojedyncze osoby. Pewnie do kościoła też przychodzi więcej osób, jak są wybory. Tak, na pewno. Do kościoła. Zamożam, bardzo dobrze. Piotr. I jego.
najmniej około 50%. Najmniej dla kandydatów 0% nie pozwolona kandydatów Tadeusza Mazowieckiego. Sztab wyborczy Tadeusza Mazowieckiego, te obrazy przez chwilę kolejny kandydat. No. Największe notowania, najwyższe w Białymstoku, znaczy w lokalnych. 417. 417, 41% wartości miał w Kielczewicach. Cimoszewicz, 20. Ten wynik prognozujący 404 lokali wyborczych jest nieco podrasowany. Ja rozumiem, że telewizja dąży do tego, aby uzyskać nastrój sportowy, no niemniej wydaje mi się, że Tadeusz Mazowiecki niewątpliwie przejdzie do drugiej rundy. Jednak sam fakt, że Stanisław Kiliński w toku taką liczbę jest niepowiedziany. Ja myślę, że opamiętanie przyjdzie następnego dnia po wyborach i walka rozegrać pomiędzy kandydatami Solidarności, przy czym jestem przekonany, że będzie to dużo mniej. Panie pośle, to są tylko sondaże, na tym polega cała zabawa. Maria Adasik, sekretarz Urzędu Gminy Strzeżewice. Chciałam Państwu podać nieoficjalne wyniki z wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada bieżący rok. I tak, obwód numer 5, Komisja Strzeżewice. Roman Bartoszcze otrzymał 285 głosów, pan Cimoszewicz 25, pan Mazowiecki 9, pan Moczulski 7, pan Tymiński 112 i pan już. Obwód głosowania numer 7, Kielczewice Górne. Pan Bartoszcze 171, Cimoszewicz 22, Mazowiecki 1, Moczulski 6, Tymiński 52, Wałęsa 156 głosów. Powiem sobie mało mazowiecki, ma są takie rejony. Jak teraz tylko na Tymiński na rynek, to znaczy, że to jest tak. No tak, bo sobie on cały czas na górę szedł. No tylko szkoda, bo może tak od razu za pierwszą bramę. W okręgu wyborczym Kielczewice Dolne. Pan Bartoszcze 130, pan Cimoszewicz 9, pan Mazowiecki 2, pan Moczulski 3, pan Tymiński 47, pan Wałęsa 101. Okręg wyborczy Piotrowice. Pan Bartoszcze 120, pan Cimoszewicz 40, pan Mazowiecki 32, pan Moczulski 5, pan Tymiński 126, pan Wałęsa 114. Okręg wyborczy Bystrzyca Stara. Pan Bartoszcze 171, pan Cimoszewicz 19, pan Mazowiecki 14, pan Moczulski 7, pan Tymiński 91, pan Wałęsa 120. Okręg wyborczy Wrzawiej Woli. Pan Bartoszcze 67, pan Cimoszewicz 28, pan Mazowiecki 21, pan Moczulski 9, pan Tymiński 76, pan Wałęsa 327. Okręg wyborczy Osmolice. Pan Bartoszcze 136, pan Cimoszewicz 9, pan Mazowiecki 10, pan Moczulski 15, pan Tymiński 55, pan Wałęsa 184 głosy. Chciałbym Państwu podać ogólne dane w wyniku głosowania na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na terenie gminy Strzeżewice. Uprawnionych do głosowania mieliśmy 5442 osoby. Głosowało 3139 osób. Głosy ważne oddało 3089 osób. 50 głosów oddano nieważne. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Roman Bartoszcze 1080 głosów,
Cimoszewicz 152 głosy, Mazowiecki 89 głosów, Moczulski 51 głosów, Tymiński 559 głosów, Wałęsa 1158 głosów. Chciałbym jeszcze podać, że ogólny procent biorących udział w głosowaniu na terenie gminy wyniósł 57,65%. Natomiast poszczególni kandydaci otrzymali Bartoszcze 34,4% głosów, Cimoszewicz 4,84%, Mazowiecki 2,83%, Moczulski 1,62%, Tymiński 17,8%, Wałęsa 36,9%. Chcę poinformować Państwa, że na terenie gminy Strzyżowice zwyciężył Lech Wałęsa. Że wyniki, które podaliśmy przed chwileczką, są oficjalne i ostateczne. Niemniej jednak powinniśmy pamiętać, że nie jest to w żadnym wypadku ponad 50%, które jest wymagane do zakończenia wyborów w pierwszej turze. Także należy się spodziewać, że wybory będą powtórzane za 2 tygodnie i wtedy będzie kandydowało 2 kandydatów i spośród tych 2 jeden zostanie wybrany. W naszym przypadku, jeśli by wyniki dotyczyły tylko gminy Strzyżowice, był to pan Bartoszcze i pan Wałęsa. Dziękuję. Ale ja sam powiedział, żeby nie wypuścić. Nie mówię, to w końcu trzeba wam też. Książę, był tańczy, może mamy jeszcze większy powód. Przecież może parę tańczy wojska przeżywano się dramatyczne zmagania. To wytrzymało 2 tygodnie, nie? Dlatego dzięki Sieliszyn jest historyczny, a jednocześnie powinniśmy odczuwać ogromną satysfakcję po zwycięstwie, które jest fakt. Ja bardzo serdecznie, ale to po prostu spróbuję. Spróbuj to na rynku. O tam się był papier. O tam. Teraz. Mogę już się cieszyć. Wielu lat zmieniającym polskie społeczeństwo, polskie nastroje. Ja nie wiem, czy pan komu jeszcze zabrakło? Proszę się przyznać. Cienko śpiewają. No bo to rewolucjami. Reprezentantowo. Nerwany, brzeski. Stróży stawić. Nie. Nie mogę nadal posiedzieć. Dobre. Tu nie ma karty. Ja ładną kobietę, która
przed następnymi wyborami. To za waszą pracę i za wasze zdrowie, a w gardło nasze, moje i moje żony. Do końca. Czemu ty jesz powiedza? Gratulacje najszczerszych. To jest ta pierwsza refleksja. Chcę powiedzieć, że należy mówić, kiedy będą już wyniki. Teraz to są dopiero wstępne podliczenia. W związku z tym oficjalnie nic nie chcę mówić. Za parę minut powiem oficjalnie. Natomiast chcę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, jak strasznie trudne zadania na nas czekają. Ale jeśli zwyciężyliśmy system i to bez wystrzału, bez kropli krwi, to możemy się pokusić o zbudowanie nowego systemu. Jestem przekonany, że nam się uda. Jestem przekonany, bo nasze dziesięcioletnie doświadczenie daje nadzieję w nasze zwycięstwo na tej drodze. A niech pan nam powie, jakie było pana pierwsze wrażenie, jak pan zobaczył wynik. To znaczy, nie chciałbym być zarozumialcem, bo wiele razy już nim byłem określany. Ale przypominam państwu, że mówiłem o tym, że wynik będzie między 70 a 80%. Oczywiście ja nie mówiłem o eliminacjach, ja mówiłem o finale. Szczęście, mamy szczęście. Wszystkiego dobrego. Dobry szampan macie. Pani Danuto, jak pani przyjechała? Ja na razie nie mogę się wypowiadać. Jestem wzruszona i nie wiem co powiedzieć. Jeszcze raz gratulacje najszczersze. A to jest gazeta zdjęcia. Stanisław Tymiński, 25%. 4 minuty reklam. Zapraszam państwa. To mamy reklamy. Chciałam państwa powitać jako przewodniczący obwodowej komisji wyborczych z terenu gminy Strzeżewice. Przeprowadziliśmy w dniu dzisiejszym, to jest 9.12.1990 rok, ponowne głosowanie do wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z dużym spiętrzeniem pracy po prostu komisji, wyniki z poszczególnych komisji obwodowych w składzie 7 komisji działających na terenie gminy przedstawią państwu poszczególni przewodniczący obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Strzeżewice.
Alicja Bielak, sekretarz obwodowej komisji wyborczej numer 1 w Żabiej Woli. Uprawnionych wyborców do głosowania było 929, wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu 492, ważnych głosów 485 i oto wyniki, jakie uzyskali kandydaci na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pyliński Stanisław 82 głosy, Wałęsa Lech 403. A przewodniczący Komisji Obwodowej nr 6 w Kielczewicach Dolnych. W naszym obwodzie uprawnionych do głosowania było 493 wyborców, z czego wzięło udział 274, co stanowi około 56%. Na pana Dymińskiego głosowało 93 wyborców, na pana Lecha Wałęsę 177. Rafał Ireneusz, przewodniczący Komisji Obwodowej w Starej Bystrzycy. Uprawnionych do głosowania 711 osób. Udział w wyborach wzięło 348 osób. Na Tymińskiego Stanisława głosowało 143 osoby. Na Lecha Wałęsę 194 osoby. Kruś Stanisław, przewodniczący Komisji Obwodowej nr 7 w Kielczewicach Górnych. Wyniki głosowania. Ogółem głosowało 343 wyborców, z czego na Lecha Wałęsę oddało głosy 224, na Stanisława Tymińskiego 113 wyborców i nieważnych było 6 głosów. Frekwencja 38,7%. Elżbieta Furmaga, przewodniczący Komisji Obwodowej nr 5 w Strzyżewicach. Ogółem głosujących 408, na Wałęsę 204 osoby, Tymiński 195, głosów nieważnych 9, głosujących ogółem 46%. Paszkiewicz Marian, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Piotrowicach. Uprawnionych do głosowania 789 osób. Udział w głosowaniu wzięło 396 osób. Z tego 236 osób głosowało na Lecha Wałęsę, 160 osób na Stanisława Tymińskiego. 10 głosów oddano nieważnym. Dziękuję. Grzegorz Wrona, przewodniczący obwodowej komisji nr 2 w Osmolicach. Głosowanie w dniu 9 grudnia 1990 roku. Uprawnionych do głosowania 762. Wyborców, którzy udział wzięli w głosowaniu 280. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów. Tymiński Stanisław 47, Wałęsa Lech 228. Na zakończenie chciałam podsumować uzyskane wyniki w dzisiejszych wyborach. Uprawnionych do głosowania na terenie gminy było 5458 osób. Aktualnie w dzisiejszym głosowaniu ponownym wzięło udział 2551 osób. Średnia gminy wynosi 46,7%. Jeżeli chodzi o poszczególne wyniki dla poszczególnych kandydatów, uzyskali w następujących wielkościach. I tak, pan Wałęsa uzyskał 65,3% głosów. Głosowało 1666 osób na terenie gminy. Natomiast pan Tymiński uzyskał 33,8%, głosowało 863 osób. Na zakończenie chciałam podziękować państwu za udział w pracach w komisjach obwodowych na terenie gminy.
za wyspilowaną postawę, jak również za włożony wkład pracy i maksimum wysiłku w ponownym głosowaniu w dniu dzisiejszym, to jest dniu 9.12.90. Dobranoc Państwu.